Katarzyna Cichopek, tak jak większa część celebrytów, nie zamierzała spędzać majówki w Warszawie. W sobotę prowadząca Pytanie na Śniadanie zapakowała dzieci do auta i szybko opuściła stolicę. Jak się okazuje, Kasia tym razem postanowiła wypocząć na Lubelszczyźnie. Sądząc po tym, co publikowała na Instastories, ostatnie dni upłynęły jej na grillowaniu i biesiadowaniu przy ognisku. We wtorek 39-latka wybrała się także na odpust, a następnie odwiedziła Poleski Park Narodowy. Będąca pod wrażeniem tamtejszej przyrody celebrytka, nie omieszkała odezwać się do fanów. Dzień dobry, moi drodzy. Słyszycie w tle żabi koncert? Pyta, rozpływając się dalej, jestem na ścieżce edukacyjnej, przyrodniczej, jest tu przepięknie, będę wam wrzucała zdjęcia. A odgłosy natury, tego co się tutaj dzieje, są po prostu wspaniałe. Katarzyna dodała także nowy post. Pod zdjęciem, na którym widzimy jak z uśmiechem kroczy po jednej ze ścieżek dydaktycznych, napisała krótko, zwracając się do obserwatorów, radosnego 3 maja. Świąteczny dzień na łonie natury postanowił spędzić także jej kolega ze śniadaniówki. Maciej Kurzajewski zdecydował się jednak na uczczenie Święta Narodowego biegiem po podwarszawskim lesie. Mój bieg Konstytucji 3 maja. Dzisiaj leśnym duktem. I 2 razy dłuższy od oficjalnego. Frajda też podwójna. Pochwalił się dumny ze swojej formy dziennikarz. Widać, że Kasia i Maciek preferują podobne sposoby na odstresowywanie się w kryzysowych sytuacjach. Thank you.